Siódma edycja Founders Mind już za 36 dni. Archiwalne prelekcje w każdy poniedziałek, środę i piątek aż do konferencji. Foundersmind.pl. Na scenie Paweł Fornalski, który aktywnie kształtuje polski e-commerce już od ponad 20 lat. W 2016 pismo Handel przyznało mu nieoficjalny tytuł ojca chrzestnego polskiego e-commerce. I tak się składa, że to chyba ja robiłem ten okładkowy wywiad z Pawłem. Zawodowo jest założycielem i prezesem IAI, które od 2000 roku dostarcza najstarszą i największą platformę w SaaS dla sklepów internetowych, czyli iDoSell. Korzysta z niego ponad 6,5 tysiąca średnich i dużych sklepów, które łącznie rocznie generują obroty ponad 12,5 miliarda złotych. Od listopada 2013 roku Paweł działa także w branży hospitality z projektem iDoBooking, który umożliwia rezerwację noclegów przez stronę www. Dzisiaj Paweł wystąpi z prelekcją pod tytułem 5 momentów i decyzji, które sprawiły, że IAI przetrwało, a mogło zginąć. Droga rozwoju od zera do wielomiliardowej wartości. Brawa na rozgrzewkę, zaczynamy. Dziękuję. Małe, stare bio. W tej chwili to jest 7 tysięcy sklepów internetowych, 14,5 miliarda złotych. W tym roku to będzie około 16 miliardów złotych, więc około 1/3 polskiego e-commerce'u, ale to jest jedna z rzeczy, które robię i kiedy mnie organizatorzy zaprosili na tą konferencję, no to pomyślałem, że wy jako przedsiębiorcy, którzy rozwijacie, może niekoniecznie byście chcieli słuchać o sklepach internetowych, stąd ta prezentacja nie jest, że tak powiem, w template'cie IAI, nie będę o tych rzeczach mówił. Będę mówił od siebie tak z brzucha, co generalnie jakby mnie drive'owało. Też notabene akurat się zaproszenie na tą konferencję zbiegło z tym, że dokonałem takiej ważnej decyzji życiowej. Po 22 latach bycia prezesem, założycielem i prezesem IAI postanowiłem przekazać prezesowanie osobie, którą zatrudniłem i zająć się bardziej rolą właścicielską oraz się zastanowieniem, co chcę robić w kolejnych 20 latach. W związku z tym taka sentymentalnie od razu naszła, tam pogadaliśmy z organizatorem na Messengerze i powstał taki pomysł na prezentację. Nie wiem, czy wam się spodoba. Po raz pierwszy w ogóle o pewnych rzeczach będę mówił. Mam nadzieję, że każdy sobie coś tutaj znajdzie. W drugiej części opowiem o tym, jak ja staram się podejmować decyzje. Zauważyłem, że to jest coś, co może pomagać każdemu na każdym etapie rozwoju biznesu, więc będzie trochę rozrywkowo, potem trochę matematycznie. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście tym projektem, który najbardziej do tej pory mnie wsławił, mam nadzieję, że kiedyś zostanie przyćmiony przez coś jeszcze większego, to jest firma IAI, o której tutaj już trochę powiedzieliśmy. Ona odpowiada za 3 produkty: iDoSell, sklepy internetowe, iDoBooking, rezerwacje noclegów i iDoPay, system płatności w Polsce. Wcześniej, gdybyście mnie spotkali tutaj z 10-12 lat temu, kiedy ten stadion otwierano, pewnie by więcej było wiadomo o innych projektach, szczególnie HipHop.pl, największy serwis społecznościowy, który założyłem razem z moim wspólnikiem Sebastianem, z którym też założyliśmy IAI, Skateshop.pl, czwarty największy sklep internetowy wtedy w Polsce, z odzieżą największy, a dodatkowo jeszcze zaczynaliśmy takie serwisy Rumor.pl, który był naśladowcą HipHop.pl w muzyce rockowej, metalowej, oraz Sztambuch.pl, pierwowzór Facebooka, na którym, że tak powiem, straciliśmy czujność, powstała nasza klasa. Więc dużo historii mógłbym opowiadać, tyle tytułem mnie. Jakby ktoś chciał troszeczkę więcej i miał więcej czasu, to tutaj jest QR kod do filmu, który jest z wywiadem. Tydzień temu się ukazał u Macieja Filipkowskiego na kanale Zaprojektuj swoje życie i można sobie ten film ze mną obejrzeć, godzina 45, trochę więcej będę o tym mówił, więc pozwolę sobie pominąć. Przejdźmy do tego. Miało być 5, ale tak układając ten line-up, mówię 5 plus 1. Wybaczą mi to plus 1, bo jedno jest HipHop.pl, więc jakby będzie tak, że tak miało być. Więc rok 2000. Pierwsza taka historia, opowiem takich 6 historii jakby decyzyjnych, żebyście sobie mogli przymierzyć, bo to oczywiście łatwo jest po czasie powiedzieć, o, ta osoba była geniuszem, bo nie wiem, bo stworzyła Facebooka, tak? Albo bo stworzyła platformę SaaS-ową iDoSell, ale miał farta, muszę zrobić to samo. Tylko oczywiście dzisiaj świat nie wygląda tak samo, bo wygląda inaczej, ma inne uwarunkowania. Coś już zaszło, to, że ja stworzyłem taką platformę sklepową, wam już prawdopodobnie zamyka możliwość zrobienia takiej platformy. Musicie znaleźć coś innego, coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, więc zawsze poruszamy się w takich warunkach jeszcze niesprawdzonego jako przedsiębiorcy i nigdy nie będzie tak, że wy przeczytacie 100 czy 200 książek, czy pójdziecie na 100 czy 200 konferencji i na tych konferencjach sobie to wszystko zmontujecie, złożycie i podejmiecie dobre decyzje i będą te decyzje wam gwarantowały sukces finansowy, a najlepiej jeszcze pasywny, wy będziecie leżeć
leżeli na wyspach, a kryptowaluty będą wam biły w wasz majątek. Niestety tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że życie przedsiębiorcy to jest szereg podejmowania różnych dziwnych decyzji, które po czasie, jak to mówił Steve Jobs, kropki w tył patrząc, układają się w obraz, nigdy w przód. I w tym roku 2000 to był czas taki, który my już wystartowaliśmy z hiphop.pl. Okazał on się być dosyć dużym sukcesem. Spotkaliśmy tego naszego klienta numer jeden na sklep internetowy i ten klient zamówił u mnie napisanie sklepu internetowego, którym bym mógł sprzedawać odzież. I oczywiście tak jak każdy, napisałem to oprogramowanie, dostarczyłem mu to na płycie CD razem z dokumentacją, miał sobie to zainstalować. I w tym momencie on mówi coś takiego, że on nie chce nam płacić jakby za obsługę informatyczną, czyli na godziny, nie wiem, za efekt i tak dalej, tylko on nam będzie płacił procent od obrotu tego sklepu internetowego i to będzie 4%. I teraz wy jesteście przedsiębiorcami, nikt nie sprzedaje odzieży w internecie, bo nikt tego nie umie, nie udało się to nikomu do tej pory. Standard w sklepach internetowych było coś takiego, że się pokazywało zdjęcie koszulki na przykład, czy spodni i mówiło tak, te spodnie występują w kolorze czarnym, szarym i niebieskim i w rozmiarach S, M, L i XL. Zamów sobie, w komentarzu podaj, który chcesz kolor i rozmiar. Może będziemy go mieli. I generalnie taki był standard rynkowy, nikt nie kupował odzieży i teraz wam przedsiębiorca składa tego typu propozycję biznesową, że wy będziecie dostawali 4% od obrotu tego sklepu internetowego. Co byście zdecydowali? Dla ułatwienia powiem, że nas założycieli w hiphop.pl było 7. W tym momencie było nas 7. 3 pierwszych zrezygnowało po 2 miesiącach. Stwierdziło, że to nie jest dobry interes. Potem historia pokazała, że osiągaliśmy na tym sklepie internetowym, to był 4. co do wielkości sklep internetowy w Polsce. Większy był tylko Vivid, Merlin i Stereo. A my jako studenci, kiedy moi koledzy zarabiali 750 zł jako informatycy w różnych firmach, ja zarabiałem 25 tysięcy z moim wspólnikiem co miesiąc na fakturę. Więc okazuje się, że to była dobra decyzja, tak? Dobra, druga decyzja. Zaczęli się pojawiać, ten sklep odniósł sukces, zaczęli się pojawiać naśladowcy. I ci naśladowcy otwierali sklepy internetowe i oczywiście zaczęli się pojawiać, jak to się mówi, grubasy, czyli duże marki, które od razu przychodziły, liderzy swoich branż. I ci, co ci grubasy mówili, że oczywiście będę z wami współpracować, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja was będę uczyć, jak wygląda mój biznes, a wy będziecie potem potencjalnie współpracowali z moim konkurentem. Więc zapłacę wam to, co wy chcecie, a nawet więcej, pod warunkiem, że nie będziecie współpracować z moją konkurencją. A dodatkowo będziecie, my rozumiemy, model SaaS-owy jest fajny, ale to nie może być tak, że wszyscy pracują na jednej wersji oprogramowania, musicie robić tą wersję pode mnie, bo ja jestem duży, ważny i bogaty. I teraz pytanie, jesteście małą firmą, zarabiacie w tamtym czasie, no to powiedzmy, nasze faktury wynosiły 2000 powiedzmy złotych, może 3. I w tym momencie pojawiają się tego typu propozycje. Będę wam płacić 2-3 tysiące, bo dla mnie to nic, tak? Ale pod warunkiem, że dacie mi na piśmie, że nigdy nie będziecie współpracowali na przykład ze sklepem innym, kosmetycznym, fryzjerskim i tak dalej. Idziecie na to, czy nie idziecie? Czemu? No my nie poszliśmy oczywiście, tak? I tak powstał jakby SaaS, bo dzisiaj łatwo powiedzieć, model SaaS-owy ma przyszłość, bo jest dużo udowodnionych, fajnych przykładów biznesów, które odniosły duży sukces i dzisiaj to jest oczywiste, że nie należy iść taką drogą, bo potencjalnie duży rynek, że jak to się mówi, dolar od 100 jest więcej niż 100 dolarów od jednego i już dzisiaj to pokazuje, że ten rynek jest stabilniejszy, lepiej się skaluje i tak dalej, i tak dalej i można stworzyć dobrze jedno oprogramowanie, które będzie służyło wszystkim. W roku 2002 to nie było oczywiste, więc my nie wiedzieliśmy, że tam będą na nas czekały miliony czy miliardy, tylko jakby dzisiaj, tu teraz 2000 leży na stole, tak? Historia trzecia, rok 2005, to jest ten plus jeden, nie stricte ze sklepami internetowymi. Ona dotyczy hiphop.pl, my prowadziliśmy też taki serwis właśnie społecznościowy, w którym były umieszczane informacje o koncertach, wywiady z dziennikarzami i tak dalej, ale wydawaliśmy też taki relikt, który dzisiaj jest coraz mniej istotny, czyli gazetę papierową. Coś, do czego, że tak powiem, ludzie się modlili, wydzierali kartki, wieszali nad łóżkiem i tak dalej. No to w roku 2005 czy 2001 w ogóle, jak zaczynaliśmy wydawać
tą naszą gazetę, no to ogólnie to jakbyśmy postawili tak na drabince społecznej, no to tu był gdzieś profesor zwyczajny uczelni, a tu był wydawca gazety, nie? No to był ktoś, on musiał jeździć Mercedesem uszatkiem i po prostu palić cygara i to była super ważna osoba. Taki był mindset ludzi, natomiast my zdecydowaliśmy się, mając w szczytowym momencie nakład ponad 20 tysięcy egzemplarzy i on się rozchodził bardzo dobrze, my zdecydowaliśmy się zamknąć tą gazetę i przejść typowo tylko i wyłącznie do wirtualu, do internetu. Dlaczego tak zdecydowaliśmy? Dlatego, że no, oczywiście wszyscy nam się pukali w głowę. Dlaczego wy tak robicie? Oczywiście już internet dla nas był bardzo ważną częścią naszego życia, zarobku i tak dalej. Natomiast zauważyliśmy takie zjawisko, że no, gazeta ma swój cykl. Musimy zebrać pewne materiały, tak? Czyli na przykład dużo wtedy robiłem jeszcze osobiście zdjęć, mój wspólnik jeszcze robił dużo wywiadów, szczególnie na przykład z amerykańskimi gwiazdami. Ona przylatywała do Polski, powiedzmy, nie wiem, tutaj był Jeru de Jamadza, powiedzmy, i robimy z nim wywiad. Teraz mamy, powiedzmy, 19 października, więc mniej więcej w styczniu on by się ukazał w gazecie. Czyli w styczniu moglibyście w lutym mniej więcej iść do Empiku, kupić gazetę i przeczytać wywiad z tym człowiekiem. No i taki był standard rynkowy. My oczywiście i tak robiliśmy to miesiąc przed wszystkimi, bo na przykład takie gazety jak Ślisk, czy tam inne, które w tym czasie dominowały na rynku, one by to mniej więcej w lutym albo w marcu opublikowały, bo troszeczkę wolniej działały. No i nam się wydawało to absurdalne, że przyjeżdża ktoś do Polski, dzisiaj jest o nim głośno i czytamy o nim za 3-4 miesiące. Taki był standard medialny w Polsce. W związku z tym my stwierdziliśmy, że dobra, walić tą cały splendor tego Mercedesa uszatka, którego jeszcze nie mieliśmy i tak dalej, przerzućmy to do internetu. Czyli my jedziemy dzisiaj na koncert Jeru de Jamadza, robimy dzisiaj wieczorem wywiad, jutro rano jest na stronie internetowej. I co się okazało? Porzucenie tej gazety, która wydawała się być super pompującym nasze ego, okazało się być znamienne. Zniknęli wszyscy konkurenci. W ciągu pół roku zniknęli wszyscy konkurenci prasowi, a strona hiphop.pl miała 750 tysięcy unique userów, dlatego że była medium, które na bieżąco dostarczało wszystkich informacji w sposób kompletny na tym, co się dzieje w branży. Potem nabyłem nie Mercedesa uszatka, ale Mercedesa C-klasy sportowego. Tutaj jest inna historia, którą chciałem powiedzieć. Wracając do sklepów internetowych, rok 2007, Polska wstąpiła świeżo co do Unii i polscy programiści bardzo upodobali sobie wyjazdy do Wielkiej Brytanii zarobkowe. Po prostu opuszczali polskie firmy, wyjeżdżali. My jako startup nie byliśmy w stanie im płacić tyle, co brytyjska po prostu firma. I standardem wtedy już w roku 2007, który funkcjonował na rynku, było coś takiego, że SaaS jest super, bo jest tani. I jakby wszyscy stwierdzali, że SaaS ma szansę działać tylko wtedy, kiedy będzie tani i będzie kosztował do 99 zł. Możecie poszperać w internecie, jest sporo opracowań, że absolutnie subskrypcja nie może kosztować więcej niż 99 zł. Taki był konsensus rynkowy i oczywiście koszty IT, dzisiaj mamy rok 2022, trochę historia zatacza koło, koszty IT rosną, no i ja tutaj, że tak powiem, zrobiłem takie zdjęcie, które pamiętam, że je robiłem. To jest parking naszego starego biurowca, na którym już nie ma nikogo innego oprócz mnie. I ja swoją pracowitością, to było lato, godzina gdzieś koło 21, tylko jakiś samochód dostawczy widać tej firmy Colit i mój samochód na tym parkingu, ja pracowałem do późna w nocy, żeby to zapiąć, aż tknęło mnie po prostu, dobra, koniec, nie może kosztować to 99 zł. Zmieniliśmy cenę na 139 zł. Subskrypcji. Oczywiście wydawało się, że się biznes zawali, wszystko się po prostu posypie, ale doszedłem do ściany i stwierdziłem, nie, to jest jakieś bezsensowne przekonanie branży, że subskrypcja musi kosztować do 99 zł. Idźmy przeciwko temu, zmieniliśmy to na 139 zł. Co się okazało? Wszyscy ci, którzy próbowali pozostać na siłę przy tej cenie 99 zł, dzisiaj już ich nie ma w interesie. Na ich zgliszczach powstały firmy takie jak Shopper, Redcard i kupa innych, a tych, którzy się upierali za długo do 99 zł, dzisiaj nie ma w biznesie, bo nie mogło to kosztować 99 zł. Po prostu rachunek zysków i strat się nie zamykał. Rok 2012, czyli mamy już tą całą naszą konkurencję, powstała właśnie jak Shopper i inni, którzy zaczynają tłuc tak zwane feature listy, jak my to mówimy w naszym żargonie w firmie, czyli oprogramowanie sklepowe, co musi mieć. Musi mieć na przykład moduł promocji. Pyk, robimy go na zaliczenie, żeby można było w feature liście pokazać, mamy moduł promocji, mamy moduł kodów rabatowych, mamy moduł newslettera, mamy proszę bardzo, z góry na dół, wszystko to samo, tylko tańsze.
I my, jako firma, która już od 12 lat działała na rynku, no mieliśmy tego dużo, dużo więcej. Więc marketingowy konsensus, który na rynku się ukształtował przez te kolejne 3 lata, był taki, że trzeba mieć znowu najbogatszą feature listę i jak najniższą cenę. I teraz jak z tym walczyć? W ogóle jak z tym walczyć? Jak można walczyć z kimś, kto pokazuje, ja mam to samo? A w percepcji klienta, który się nie zna, on uważa, że też ma to samo. Wtedy stwierdziliśmy właśnie na czymś, co potem zobaczyłem na zegarkach Garmina, to jest taka dygresja, którą za chwilę opowiem, że czasami po prostu nie ma sensu walczenie na feature'y i wchodzenie w narrację konkurencji, tylko trzeba się od niej kompletnie zdystansować i opowiedzieć tą historię z innej strony. Wtedy ułożyliśmy taki bardzo prosty przekaz, który w zasadzie na 2 lata zablokował całą konkurencję, czyli my w ogóle nie wchodzimy w feature'y, my jesteśmy tylko i wyłącznie dla średnich i dużych, czyli zaczęliśmy komunikować, dla kogo nie jesteśmy, czyli że nie jesteśmy dla małych, prostych sklepów internetowych, bo nie było sensu w ogóle wchodzenie w porównywanie poszczególnych modułów, dlatego że nikt nie miał tyle atencji, żeby to załapać i zrozumieć. W związku z tym, w tym momencie, kiedy to zrobiliśmy, zdystansowaliśmy się od całej konkurencji i cała konkurencja przez kolejne 2 lata nie potrafiła sprzedawać, bo wtedy, kiedy ktoś natrafiał na to oprogramowanie i je porównywał, to mówił, no tak, w sumie to jest dla małych sklepów internetowych, ale ja za chwilę chcę być duży, bo każdy jest ambitny i duży, więc nawet kiedy rozważał zakup czegoś na start małego, no to bardzo szybko zdawał sobie sprawę z tego, że to nie ma przyszłości i patrzył na coś na wyrost. A o Garminie chciałem wam opowiedzieć krótką historię, bo jest taka firma Apple, mogliście o niej słyszeć, jest taka firma jak Garmin, o której na pewno dużo słyszeliście. I te firmy ze sobą konkurują na podłożu zegarków, smartwatchy fitnessowych. I generalnie to jest taka trochę Sparta, bo ludzie wejplu, im się śni Garmin po nocach, bo już rozwalili w zasadzie każdą możliwą markę zegarków, poza jakimiś tam luksusowymi, niszowymi, ale jedna firma im się opiera. Jest to Garmin, firma założona w 2008 roku przez, już tam nie pamiętam, to jest skrót od Gar, tam pierwsze imię założyciela, Min to jest drugiego i tą firmę z biznesu lotniczego weszli w zegarki i zaczęli w ogóle tak zwane wearables. Weszli w te wearables, zrobili zegarki sportowe, które upodobali sobie ludzie, którzy biegają długodystansowo, na przykład maraton albo triatlon. Dlaczego? Dlatego, że Apple Watch jest super zegarkiem, też go miałem, ale generalnie jak rejestrujecie bieg, to mniej więcej godzinę bateria pożyje. No ale maratonu jeszcze nikt w godzinę nie zalicza, w związku z powyższym taki Apple Watch, mimo że jest fajny, cool, kolorowy i ma super animację, generalnie do tego się nie nadaje. No i teraz co się dzieje? W momencie, kiedy Garmin wychodzi z dokładnym GPS-em i baterią, która żyje tydzień w zegarku i rejestruje dokładniej tętno i wszystko i teraz można zaliczyć całego Ironmana, który nawet tam powiedzmy, jak ktoś pokonuje 14-15 godzin, to jest sobie w stanie cały zarejestrować, to nagle ludzie, którzy uprawiają tego typu sport, czyli są takimi wzorami dla naśladowania dla całej branży fitnessowej, nagle noszą Garminy. I teraz Apple stara się bardzo, bardzo mocno, to jest w ogóle bardzo historia i jak ktoś tydzień temu widział premierę nowego Apple Watcha, chyba 7, bo już przestałem tam śledzić, powiedzmy tak na bieżąco, to mniej więcej na tym się skupili. Skupili się na strefach tętna, na wydłużaniu czasu baterii, która już żyje 4 godziny i tak dalej, ale nie mogą przełamać tego monopolu. Dlaczego? Dlatego, że Garmin nie stara się być bardziej cool, bardziej fancy i tak dalej, ale trafił dokładnie w potrzeby biznesowe swojego targetu, czyli skupił się na prekursorach, na tych, na których się wszyscy inni wzorują, amatorzy, i rozwiązał definitywnie ich problem, czyli przede wszystkim rozwiązał problem pokonania maratonu czy Ironmana. Dopóki Apple'owi się nie uda stworzyć zegarka, który będzie kilka dni żył, a prawdopodobnie, żeby to zrobić, nie będą mogli mieć tak bogatego wyposażenia, chyba że nastąpi rewolucja w bateriach, to Garmin będzie ich solą w oku. To jest taka metafora do tego, co my zrobiliśmy w 2012 roku. Rok 2017, bo widzę zegar, ja jestem gadułą generalnie, i mógłbym tutaj gadać do jutra. W związku z tym ostatnia historia, rok 2017. My w międzyczasie utworzyliśmy biuro w Londynie. Bardzo fajna rzecz. Znowu prawie tak zajebista jak Mercedes uszatek. Biuro w Londynie musi być. I w związku z powyższym my to biuro w pewnym momencie zdecydowaliśmy się zamknąć. I znowu ta sama rzecz, czyli zauważyliśmy pewne odniesienie do rynku polskiego i tego, że mniej więcej 10 lat nam zajmie dojście na rynku brytyjskim do pozycji, w której jesteśmy w Polsce, bo to jest po prostu pewien cykl i rozwój. I teraz obstawiliśmy całkiem trafnie, że rynek polski w zasadzie posiada wszystkie cechy rynku, który powinien eksplodować w e-commerce,
bo jest, byliśmy nawet za Czechami z penetracją rynku. U nas wynosiła 3% do sprzedaży detalicznej, w Czechach wynosiła 3,5%, w Niemczech wynosiła 6,5%, w Polsce wynosiła 3%, ale Polacy, kurde, mieli komputery, mieli internet, nawet mieliśmy karty zbliżeniowe, których nie mieli Niemcy, więc wszystko wyglądało na to, że powinno eksplodować. I my w tym momencie podejmujemy bardzo trafną decyzję, że zamykamy to biuro, które właśnie tutaj Marek siedzi i tutaj sobie coś tam dłubie. I podziękowaliśmy za tą inicjatywę, skupiliśmy się na rynku polskim. Znowu to było takie bardzo, bardzo nieoczywiste. Dzisiaj się o tym zaczyna mówić, że czasami lepiej być na jednym rynku liderem niż na 10 rynkach jakąś tam małą rybką. W związku z powyższym dzisiaj z perspektywy czasu to było bardzo trafne, bo jak rynek polski eksplodował, a my byliśmy kompletnie na nim sfokusowani i wszystkie zasoby przeznaczyliśmy na absorpcję jego wzrostu, no my wypłynęliśmy tak naprawdę na tym wzroście dzisiaj na bardzo dużą firmę. Teraz troszeczkę o samym procesie podejmowania decyzji. Mam nadzieję, że wam się to przyda, no bo to tak znowu fajnie przyszedł, pomądrzył się, trafiło mu się 6 razy ślepiej kurze ziarno. Tych historii mógłbym, powiedzmy, udowadniać wam i 10, i 15, ale pokażę wam przede wszystkim, jak ja podejmuję decyzję. Ja to nazwałem na potrzeby tej prezentacji teoria gier z elementami stoicyzmu. W związku z powyższym, jak to w praktyce wygląda, takich parę zasad, które ja sobie wybrałem, jak ja podejmuję decyzję. Staję w takim momencie i coś istnieje, tak? Powiedzmy, przychodzi przedsiębiorca i chce wyłączność. I teraz jak ja sobie siadam? Oczywiście przede wszystkim pierwsza rzecz, którą należy zrobić, albo inaczej, może nie będę mówił, co należy, ale co ja robię? Ja robię sobie tak, że sobie dystansuję się od tego, staram się z tym przespać i staram się oczyścić swój umysł. Czyli żeby bieżące emocje nie wpływały na proces podejmowania decyzji. To jest super ważne, bo to, czy jesteśmy w danym momencie zdenerwowani, zmęczeni lub podekscytowani czymś, może zaburzać nasz proces podejmowania decyzji. Zasadą, którą sobie zawsze przyjmuję przy takim podejmowaniu decyzji, jest to, że nie mogę zmienić przeszłości. Nie da się jej zmienić. To jest bardzo częsta rzecz, bo ludzie w procesie podejmowania decyzji dalej sobie grzebią i się męczą, sobie rozwiercają jakąś dziurę w brzuchu, typu, a jakby było tak i tak, to bym mógł to zrobić inaczej. No ale tak nie jest. Jest dzisiaj taka rzeczywistość, jaka jest. I trzeba sobie przyjąć do wiadomości, że nie da się zmienić niczego w przeszłości, ale da się zmienić absolutnie wszystko w przyszłości. I poruszamy się w takim lejku decyzyjnym, w którym my możemy absolutnie wszystko zmienić. To jest pierwszy krok do podejmowania decyzji. Drugi krok do podejmowania decyzji to jest wyznaczenie sobie pewnego punktu docelowego, a następnie rozbicie go na etapy pośrednie. I wiele osób, które myślę, że wy jako przedsiębiorcy macie to intuicyjnie, takie przekonanie, że jak coś jest już doskonałe i wydajemy to na rynek, to znaczy, że to jest za późno. Ale co ciekawe, jak się wynajmuje jakiegoś menadżera po jakimś MBA, studiach i tak dalej, to ci ludzie, szczególnie im mają więcej edukacji, tym bardziej mają więcej przekonania do tego, że da się to wszystko od razu genialnie zaprojektować do końca. I tu chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, to znaczy taki sobie tutaj schemat narysowałem, żeby to wytłumaczyć, a mianowicie koszty całego projektu i tak czy innowacji poniesiemy dokładnie te same, tak, w jednym i w drugim wariancie. Natomiast wartość, którą dostarczymy na rynek, wartość, czyli też zarobek, może pozycję rynkową i tak dalej, wydając to fragmentami, będziemy już zyskiwali po trochu. Różnica między kosztem a wartością to jest ryzyko. I tu chciałem pokazać poprzez taki uproszczony schemat, że jeżeli coś wydajemy szybciej, to nasze ryzyko decyzyjne spada. Nawet jeżeli podejmiemy złą decyzję w drugim czy trzecim kroku, a może w pierwszym, to nasze łączne ryzyko jest dużo mniejsze. Dużo łatwiej mieć potem więcej trafnych decyzji, niż pracując nad czymś przez 5, 10, 15 lat i potem na koniec się przekonać, że całą młodość spędziliśmy na coś, co właściwie nie miało sensu. Następna rzecz, którą ja się kieruję przy podejmowaniu decyzji, to jest taki skrupulatny katalog wszystkich kryteriów decyzyjnych, które wchodziły do tej maszyny decyzyjnej, nazwijmy to. Niektórzy nazywają to mózgiem, nazwijmy to na potrzeby tej prezentacji maszyną decyzyjną. Warto sobie katalogować te kryteria, czyli jak my podejmowaliśmy decyzję. Teraz jeżeli wy podejmujecie decyzję w taki sposób, że oczyściliście swój umysł i sobie robicie to w sposób świadomy, to warto sobie skatalogować właściwie, co my wpuszczamy do tej maszyny decyzyjnej, jakie my dzisiaj mamy kryteria i dlaczego podejmujemy taką decyzję. A następnie należy ją sobie zweryfikować. Tu znowu, czasami widzę, szczególnie po pracownikach, z którymi już, nie wiem, może z 1200 pracowałem w mojej karierze, bardzo mało osób, ono jakby z jednej strony część ludzi mówi, chyba coś takiego robiliśmy,
No chyba mniej więcej coś takiego samego, to nie znaczy, że zrobiliśmy to samo. A czasami w drugą stronę próbują zrobić to samo, kręcąc się w kółko. I trzeba sobie te kryteria, ja tutaj nazwałem x, y, z, żeby to wyglądało matematycznie, to x, y, z, te wszystkie kryteria należy sobie pochwytać. I czasami jest tak, że ktoś was będzie przekonywał, że należy to zrobić jeszcze raz. Jeżeli wy to macie w swoim katalogu decyzyjnym, że ta zmiana była wprowadzona lub nie była, albo ją potem wycofaliście, bardzo łatwo odmówić tego i powiedzieć, nie, ja już to testowałem, to nie działa. Ale ma to też drugą stronę medalu, to znaczy zawsze możecie powiedzieć, kurczę, ale w sumie jakbym ten Y troszeczkę zmienił, to w sumie tego nie testowałem, albo nie wiem, albo jeżeli mamy tą samą sytuację X, Y, Z, ale na przykład mieliśmy rok 2001, próbowaliśmy zrobić coś na telefony komórkowe. Telefony komórkowe nie były zbyt popularne i teraz mamy propozycję tego samego projektu, to nie możemy powiedzieć, że już to testowałem z telefonami komórkowymi w 2001 roku i nie zadziałało. Dlatego, że powinniśmy mieć tutaj jeszcze, nie wiem, parametr A, który będzie nam decydował o tym, jaki jest właściwie udział mobilu w transakcjach internetowych. I dzisiaj może to wyglądać kompletnie inaczej, ale warto rozumieć, że to nie jest ta sama sytuacja, nie powtarzamy tego eksperymentu, tylko coś się zmieniło, mamy inne kryterium. Wtedy jak sobie to robimy przez lata i w ten sposób sobie ewidencjonujemy, kolekcjonujemy, zapisujemy nasze doświadczenia, to nam się tworzy super fajna taka mapa, z której możemy czerpać i zaczynamy się bawić jak taką maszynką, w której sobie przestawiamy różne rzeczy, stroimy i patrzymy, gdzie to zmierza. Jeżeli robimy to w sposób świadomy, to ten proces iteracyjnego ulepszania, jeszcze połączony z tym, on zaczyna dawać bardzo fajne decyzje, bo jak widać było te 6 decyzji, po czasie nam się ułożyło w fajną opowieść. Ale oczywiście tych decyzji, które były podejmowane, było dużo, dużo więcej. Natomiast po czasie, robiąc to iteracyjnie, to się zaczyna układać nam większą całość. Tutaj umieściłem takie kontrowersyjne hasło. Chciałem powiedzieć nie bądź muchą, ale żeby pasowało do tego, co jest poniżej, ale generalnie stwierdziłem, że jak powiem nie bądź muchą, to będzie słabo zrozumiane, więc owczy pęd, nie bądź owcą, ale poniżej jest wyjaśnienie dlaczego. Generalnie jest bardzo duża tendencja do tego, żeby absolutnie wszystko wysłuchać, wszystkie TEDxy, wszystkie konferencje, wszystkie publikacje, podcasty i w ogóle połowa życia zawodowego śledzimy wszystko to, co wszyscy inni robią i wydaje się, że należy podążać za tymi trendami. O, nie wiem, zajebiście, Metaverse. Wow, Metaverse, wchodzimy w Metaverse. Kto ma konto w Metaversie i używa go aktywnie? Nie ma ani jednej ręki. A Metaverse jest przyszłością. Otwieramy gazetę, Forbes, Pól Biznesu, nie wiem, Mam Biznes. Wszyscy się, że tak powiem, podniecają tym, że Metaverse w ogóle wymiecie wszystko. Pokażcie mi osobę, która korzysta z Metaversu. Ja nie mówię, że Metaverse nie ma przyszłości, bo może jakiś parametr decyzyjny się zmieni i coś się zmieni jak z telefonami komórkowymi, ale na dzień dzisiejszy odpowiadam w ten sposób. Nie znam nikogo, kto używa Metaverse i mówi, że to jest coś dobrego. Znam ludzi, którzy mówią, że to jest coś dobrego, którzy nie używają Metaversu, ale nie znam nikogo, kto go używa i mówi, że chciałby go używać dalej i poleca to swoim znajomym, tak jak ja wam, nie wiem, mogę polecić zegarek Garmina i wytłumaczyć dlaczego. I dlatego jakby bardzo łatwo, jeżeli się odrzuci te owcze pędy i to, że tak powiem, tę muszą metaforę, to generalnie dużo lepiej podejmować trafniejsze decyzje. Nie takie podążanie, że o, teraz krypto, teraz meta, teraz NFT, teraz to, teraz tamto, teraz siamto. Oczywiście z tego całego gąszcza różnych nowych technologii coś się nowego pojawi. To nie będzie tak, że przyszłość biznesu, internetu będzie dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj. Coś będzie, więc też nie możemy być ospali, leniwi i czekać, aż to przyjdzie, bo to będzie za późno. Tylko należy mieć swoją własną, chłodną ocenę tej sytuacji. Jednym z takich kryteriów, którymi ja sobie podążam, ja sobie nazywam to Limes, ktoś pamięta może ze szkoły, jak go katowała pani od matematyki, nie wiem czemu zawsze jest to pani, ale pani od matematyki katowała liczeniem limesów. No ale generalnie ten limes jest tutaj metaforą taką, żeby sobie się zawsze zastanowić, gdzie to zmierza. Bo bardzo często widzimy fragment tutaj, powiedzmy. To jest jakaś nowa technologia, nowa sytuacja rynkowa, w której coś obserwujemy, że jest w tym miejscu. Ale należy do tej maszyny decyzyjnej podstawić sobie ten limes i X dąży do nieskończoności, czyli gdzie to właściwie będzie zmierzało. Gdzie się nasyci, tak? Na przykład, nie wiem, czy Amazon, który dzisiaj zwiększa penetrację, on zje 100, a może 150% rynku? No nie ma 150%, więc 100%. Czy to ma sens? Czy jest możliwe, żeby Amazon sprzedawał 100% sprzedaży detalicznej na świecie?
moja maszyna decyzyjna mówi coś takiego. Gdyby to było możliwe, to by już na przykład z Połem sprzedawało, bo przecież było wcześniej na rynku przed wszystkimi. Kto pamięta sklepy z Połem? Dlaczego z Połem nie istnieje? Dlaczego nie... Dlaczego? No właśnie, istnieje. A czemu nie zdominowało rynku? Mamy Allegro. Allegro może 100%? No bo taka historia się na razie nie udała nikomu w historii retailu, więc istnieje ogromna szansa, że ten Amazon... Ja tutaj specjalnie gdzieś tam nie przypisuję, używam prostej metafory, ale ten Amazon może już osiągnął swoje nasycenie, a może ten rynek urośnie dalej, może jego pozycja gdzieś się ustabilizuje i każda technologia gdzieś się w jakimś momencie stabilizuje. I warto się zastanowić, czy to, że Amazon jest duży, jest na przykład przyczyną do tego, żeby, nie wiem, tam się pojawić ze swoją sprzedażą teraz, czy nie. Samo kryterium tego, że jest duży, albo że jest mały, albo że jest popularny, niekoniecznie jest, już powinno być dla was wskazówką do tego, żeby tam po prostu się pojawiać. Dlatego, że będziecie jedną z tych much, tych naśladowców, którzy tam polecą do tego roju i tam będą starali się uszczknąć coś dla siebie, ale to nie będzie na tyle innowacyjne, żeby ograć cały system i zrobić coś przełomowego. I teraz teoria gier, czyli to jest taka... To jest takie określenie na podejmowanie, właśnie na proces podejmowania decyzji. Teoria gier, przypomnienie, małe statystyki ze szkoły. Zawsze w jakiejś sytuacji, uprośmy, mamy sytuację A i B. Czyli przychodzi ten przedsiębiorca, chce mieć wyłączność. Dajemy A, nie dajemy B. Tak? I teraz niestety życie pokazuje, że to nie jest tak, że jak właśnie myślą naukowcy czy ludzie po dużej ilości formalnej edukacji, że to jest kwestia 3 miesięcy. Do zastanowienia, policzenia i proszę bardzo, mamy optymalną decyzję. Dlatego, że wy jako przedsiębiorcy podejmujecie ją dzisiaj jedną, jutro musicie następną, następną, następną i życie, jak się patrzy wstecz, te 10 lat, to jest 3650 decyzji, które musieliście albo i więcej podjąć na swojej drodze. I teraz tym decyzjom możemy poprzypisywać pewne wartości prawdopodobieństwa materializacji tego scenariusza. Czyli jeżeli ja podejmę decyzję, że nie daje temu przedsiębiorcy wyłączności, to z jakim prawdopodobieństwem, nie wiem, A, B1 na przykład, albo A1 na przykład, A1 odniesiemy sukces i będziemy mieli innych klientów, lub B, nie znajdziemy żadnego innego klienta i będziemy w ciemnej D. No i teraz możemy sobie nawet na kartce to sobie rozrysować. Zachęcam do tego, żeby dzisiaj w domu sobie jakąś taką decyzję czy decyzję porozpisywać i poprojektować przyszłość, poprzypisywać pewne prawdopodobieństwo. I dla przypomnienia, jak to się liczy, nie jest to bardzo skomplikowane. Tak zwane prawdopodobieństwo warunkowe danego zdarzenia to jest iloczyn prawdopodobieństw poszczególnych decyzji po drodze. Czyli w tym wariancie powiedzmy B1, mamy 4% prawdopodobieństwa zmaterializowania się tego zdarzenia. To nie znaczy, że ono nie wystąpi, bo jest 10% i 40% potem i o, to się nie zdarzy. Nie, to można to prawdopodobieństwo policzyć. To ono wynosi w tym momencie 4%. Następnie możemy tak zwaną wyliczyć wartość oczekiwaną zakładu. Tak? Czyli znowu przypomnienie z matematyki, ta pani z matematyki wam się będzie dzisiaj na pewno śniła. Wartość oczekiwana zakładu, czyli mnożymy sobie wszystkie prawdopodobieństwa razy wartości oczekiwane danego z funkcji celu. No i uzyskujemy, że w tym naszym kryterium decyzyjnym statystycznie zarobimy 76 milionów złotych i 600 tysięcy złotych. Zajebisty interes. Tylko że mamy jeszcze coś takiego jak zdarzenia krytyczne. Zdarzenie krytyczne to jest takie zdarzenie, mówiąc wprost w biznesie, które was wysadza z siodła. Czyli gramy sobie, gramy w tą grę, robimy lepsze, gorsze decyzje, ale występuje coś takiego, że game over, po prostu. I to jest dla mnie zdarzenie krytyczne, czyli zdarzenie, którego raczej nie chcielibyśmy widzieć w naszym biznesie, czyli na przykład w naszym startupie przepalimy i zmarnujemy 8 milionów złotych. Nie ma nas w biznesie, prawda? I teraz możemy sobie policzyć, że to właśnie zdarzenie, że nie daliśmy wyłączności, a potem nie przejawili nam się na przykład inni, ono wynosi aż 18%. Czyli mamy 82%, że odniesiemy spektakularny sukces, nawet większy niż te 76 milionów, bo tam trzeba byłoby wyliczyć wartość oczekiwaną z tych trzech pozostałych wariantów, ale na 18% bankrutujemy. Wszystko jest fajnie, jeżeli się mówi jeden strzał, jedna noc odmieni twoje życie i będziesz jeździł Ferrari i w ogóle żył na wyspach do końca życia. Tylko że życie przedsiębiorcy przez powiedzmy te 20 lat to jest 7300 dni, w których musicie podejmować trafną decyzję.
Więc tak jak saper, jeżeli będziecie cieli na oślep różne druciki, to jednego dnia przeżyjecie, drugiego dnia przeżyjecie, trzeciego dnia przeżyjecie, ale czwartego wylecicie w powietrze. I dlatego należy omijać zdarzenia krytyczne, czyli starać się przemodelować. W momencie, kiedy sobie identyfikujecie takie zdarzenie krytyczne, poprzez remodelowanie tych scenariuszy, może się okazuje, że możemy przebudować tą strategię, może coś innego, zmienimy prawdopodobieństwa tego. Może w drugim wariancie będziemy mieli mniejsze prawdopodobieństwo, ale na przykład zmienimy też to prawdopodobieństwo zdarzenia krytycznego. W efekcie na przykład na skutek takiej zmiany możemy mieć 0,6%, czyli 30 razy mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia krytycznego. I na koniec taka rada, wiem, czas, taka rzecz, powiedzmy, ze stoicyzmu, do której zachęcam, to jest taka zasada ego is your enemy. Bardzo dużo decyzji podejmujemy poprzez to, że będzie zajebiście, będę na wyspach, będę jeździł Ferrari, będę to, będę tamto, będą klaskali mi na scenie, wow, widzę oczami wyobraźni. To jest bardzo zła podpowiedź, nie wolno tego robić. Należy podejmować to w ten sposób cyniczny, teorią gier, prawdopodobieństwem. To jest dużo bezpieczniejsza metoda i do tej metody zachęcam jako alternatywę do wszystkiego, co już znacie. Dziękuję wam bardzo. Brawa. Raz. Mamy 8 minut, więc pewnie miejsce na 2-3 szybkie pytanka. Podnosimy rączkę, będziemy podchodzić z mikrofonem. Widzę pana pierwszego, już podaję. Ja mam takie pytanie, bo ruszaliście sporo projektów. Chciałem dopytać o to, jak pracowaliście przy projektach nad takim market fitem i jak dobieraliście model biznesowy, to znaczy jaki proces myślowy temu towarzyszył i jak później z tego powstawała strategia cenowa i konkretna oferta dopasowana już do rynku? Bardzo dobre pytanie. W pierwszej kolejności, kiedy identyfikuję jakieś potrzeby, muszę mieć problem. Jeżeli nie ma problemu, to znaczy, że nie ma interesu. Takie jest pierwsze w ogóle podejście. Czyli jak jest problem, to ja sobie zawsze w duchu mówię, o, wspaniale, jest problem. Teraz jak mogę go rozwiązać? Ilu ludzi ma taki problem? I ile dla nich rozwiązanie tego problemu jest warte? Czyli jeżeli jest warte 1 000 000 złotych, to znaczy, że istnieje przestrzeń do tego, żebym to pewnie zmonetyzował na 200-300 tysięcy, bo znowu w percepcji klienta on będzie sobie myślał, z jakim prawdopodobieństwem wy rozwiążecie jego problem. Czyli jeżeli problem jest warty 1 000 000, na 30% go rozwiążecie, znaczy, że 300 tysięcy pewnie jest taką górną granicą ceny, za którą on zapłaci. Czyli w pierwszym momencie, budując model w ogóle biznesowy, ja oszacowuję tak zwany adresowalny rynek i jakie jest prawdopodobieństwo, że dany klient może rozwiązać ten problem w inny sposób, bo zazwyczaj istnieje wiele sposobów. Na przykład ja działam w branży IT B2B, czyli rozwiązuję problem automatyzacji, wymiany wiedzy i tak dalej. I na przykład stworzyliśmy jeden z algorytmów, który steruje cenami w sklepach internetowych. Ale znam firmę, dużą sieć aptek w Polsce, która ma 13 osób, które codziennie w Excelu przeliczają ceny wszystkich leków, uwzględniając różne kryteria. Czyli dopóki ta sieć aptek, 13 osób może przeliczać te ceny, to jest górna granica tego systemu. Oczywiście musi być odpowiednia tutaj różnica w cenie, żeby w ogóle im się chciało podjąć ryzyko projektowe. I tak odpowiadając mam nadzieję na twoje pana pytanie, to w pierwszej kolejności staram się oszacować, jaka jest wartość rynku, jaka jest wartość problemu, czy to w ogóle też pasuje do mojego tego fitu takiego eksperckiego, bo znowu każdy, to prawdopodobieństwo sukcesu, ono się będzie zwiększało, im dłużej będziecie w danej branży, bo już podskórnie zaczynacie wyczuwać, gdzie zmierza branża, wiele danych macie w głowie, już jakby ta wasza maszyna decyzyjna jest wyuczona i bardzo szybko wam sprawnie jesteście w stanie się poruszać w danym obszarze. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli nie ma super dużej delty tego przyrostu wartości, to też unikam czegoś, na czym się nie znam. Nie wchodzę, nie wiem, w budowanie apartamentów, bo to nie jest moja dziedzina. Nie mówię, że to jest zły interes, tylko nie znam się na tym. Pewnie jest wiele kryteriów, które trzeba uwzględnić, typu działka i odległość od, nie wiem, morza, gór czy tam czegoś, których ja dzisiaj nie biorę pod uwagę i zapłacę frycowe. Będę płacił frycowe, to ta maszyna będzie musiała się uczyć przez 10-15 lat. Po co mi to robić? Póki mam, tak jak przy tej firmie zagranicznej, póki mam przestrzeń do rozwoju w mojej dziedzinie, to optymalnie jest mi poruszać się w tym. Czyli patrzę, czy jest jakiś problem realny, jaki jest adresowalny rynek, jakie jest prawdopodobieństwo jego rozwiązania, jakie jest prawdopodobieństwo substytucyjnych produktów i na koniec, czy to pasuje do mojej jakby ekspertyzy i wtedy, jeżeli to jest, to wyruszam w podróż, wierząc, że klient zapłaci mi coś w granicach tego
ile ten problem jest warty. I tak zazwyczaj podpowiada mi życie do tej pory, że tyle ludzie są w stanie płacić, więc nie skupiam się stricte na modelu biznesowym, ile to będzie kosztowało i tak dalej, aczkolwiek bardzo często, kiedy jest taki etap koncepcyjny i klient przychodzi do mnie z potrzebami, ja zazwyczaj jeszcze odpytuję kilku innych, jeżeli potwierdzam, że może istnieć potrzeba taka rynkowa, oszacowuję sobie jakiś koszt typu to będzie kosztowało 2000 zł na miesiąc. Wracam do tych klientów i pytam się ich, czy oni byliby w stanie zapłacić docelowo 2000 zł za skończony produkt, za tego typu działanie. Jeżeli mi mówią nie, absolutnie, bo bardzo często wtedy pojawia się nie, bo zobacz, bo tu jest konkurencja za 1000 zł. Czyli oni przyszli do mnie, żebym rozwiązał im ten problem, żebym był po prostu tańszy niż 1000. To też często pokazuje wtedy, że nie warto w to wchodzić. Jeżeli mówią tak, super, bo nie ma niczego takiego na rynku, to znaczy, że prawdopodobnie, jeżeli zrobicie to szybko i nikt was nie uprzedzi i zrobicie to dobrze, to będziecie mieli świetny biznes. Okej. Okay. Super, dziękuję. Czy jakieś jeszcze pytanie? Jeszcze jedno możemy chyba zmieścić. Dobrze, super. Myślę, że Paweł będzie można jeszcze złapać w kuluarach, jeżeli macie pytania, których nie chcecie zadawać. Tutaj w QR-kodzie jest kontakt do mnie, a na drugim jest jeszcze raz ten film. Gdyby ktoś chciał, tam jest godzina 45, może sobie więcej o tych historiach posłuchać, bo akurat tak się zdarzyło, że je wszystkie opowiedziałem. No dobrze, to tutaj będzie... Jeszcze jedno pytanie. Premia dla odważnego. Bo właśnie wspominałeś o tej drodze i też właśnie o tych momentach, kiedy firma mogła zginąć. Powiedz, jak często miałeś taki moment, gdzie rozważałeś exit albo rezygnację wcześniej i jak sobie z tym radziłeś? Nie radziłem sobie, to znaczy wyliczałem sobie zawsze, czy zarobię w innym miejscu w danym momencie więcej niż pozostając w tym, w czym jestem. Czyli jeżeli, nie wiem, moja firma była warta 100 milionów złotych w danym momencie, to patrzyłem sobie tak, dobrze, spędzę następne 5 lat na alternatywnych pomysłach czy projektach, które będę rozwijać. Jaka jest szansa, że wygeneruję na nich w 5 lat od zera na przykład kolejne 100 milionów czy 200 milionów złotych wartości? A w IAE rozwijając okazywało się to być dużo prostszym zadaniem, więc lepiej było mi z punktu widzenia budowania wartości majątku poświęcić kolejne 3 czy 4 lata czy 5, mimo że oczywiście wraz ze wzrostem organizacji, pojawieniem się inwestora i tak dalej rosło wiele rzeczy, które mnie po prostu wkurzały, mówiąc wprost, to zawsze patrzyłem sobie na alternatywę, jakie właściwie mam alternatywy, bo też to nie były jeszcze kwoty, które w mojej percepcji mi by wystarczyły, że tak powiem, przysłowiowo do końca życia. Więc jeżeli mam skończyć gdzieś w połowie drogi i zaczynać od zera i nie 5, a 30 lat, znowu realizując różne projekty, znowu podstawiając prawdopodobieństwa, że może mi się po prostu nie udać, no to bardzo szybko się sam brałem za wszasz i mówiłem, dobra, nie narzekaj, zasuwaj tutaj i to mnie motywowało. Brawa dla Pawła. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Siódma edycja Founders Mind już za 36 dni. Archiwalne prelekcje w każdy poniedziałek, środę i piątek aż do konferencji. foundersmind.pl